Płaszczowie. Wyjątkowe miejsce i wyjątkowa pani dyrektor. W większości szkół jest tak, że gabinet dyrektorski to jest ostatnie miejsce, które uczeń chce zobaczyć, odwiedzić i ostatnia osoba, którą chyba chce spotkać w szkole, to jest dyrekcja. Od kiedy szkoła przeszła z placówki państwowej, tak? Wy jesteście szkołą, która jest prowadzona przez stowarzyszenie. Przez stowarzyszenie Czajnia, tak. Jesteśmy szkołą, nadal jesteśmy szkołą publiczną. Publiczną, aha. Tak, nadal jesteśmy, nie mamy tutaj zmiany, tak? Więc jesteśmy szkołą publiczną, jesteśmy nadal szkołą publiczną. Jedynie nie prowadzi nas samorząd, tylko stowarzyszenie Czajnia. Ale od kiedy stowarzyszenie Czajnia, to wlaliście w to miejsce masę energii. Wizualnie przecież od razu widać, że szkoła wygląda inaczej, zmienia się, robi się coraz bardziej kolorowa. Jakie jest pani dyrektor ulubione miejsce w szkole? Trudno powiedzieć. Myślę, że ogólnie czuję się w tej szkole bardzo dobrze, tak? Zrobiliśmy to, co trzeba było zrobić, to, czego wymagało. Ale daliście dużo swobody uczniom. Przecież korytarz pomalowany, jak to się stało? Tak, no uczniowie wychodzą z inicjatywą jakąś i po prostu staramy się ich nie blokować, nie zatrzymywać, tylko po prostu, żeby działali. Wyobraźcie sobie, że zaraz po wejściu do szkoły wchodzicie na piętro, a tam nagle znajdujecie się w kosmosie. Są planety, gwiazdy, cały korytarz jest kolorowy. My też teraz jesteśmy w piwnicy, która kiedyś była po prostu rumowiskiem. A teraz co tutaj jest? Docelowo będzie tutaj taki klub dla uczniów, tak? Ale w tej chwili też się tutaj spotykają. Jeszcze nie ma tu do końca tak doposażenia, jakbyście chcieli. Ale już jest. Tak, ale już jest zrobione stół tak, bilardowy. Że mogą się spotykać. Widziałam piłkarzyki, fajne tak, pufy, tak. Miejsce tutaj, że można sobie kino albo koncert zorganizować. Tak. Czy w czasach przedpandemicznych udało Wam się jakieś już tutaj wydarzenia zorganizować w środku, w sali? Tak, jak najbardziej. Były spotkania różnego rodzaju i nawet udało się zorganizować koncert. Więc przestrzeń dla uczniów jest część edukacyjna, klasy. W klasach też widzę coraz bardziej i coraz więcej rewolucji, bo sprzęt taki, który nietypowy jest dla mnie w szkole, roboty. No tak. Chociaż już to wchodzi tak już do edukacji, robotyka gdzieś tam się spotyka, więc dlaczego nie u nas? Szkoła jednak chyba jest najbardziej kojarzona do tej pory w okolicy z mundurówką, ale to nie jest tak, że wszyscy są tutaj pod mundurem w szkole, czy są? Nie wszyscy. Nie wszyscy, chociaż jakaś znaczna część większa, ale nie wszyscy. Każdy może znaleźć tutaj u nas miejsce dla siebie. Bo są różne profile, oprócz tak. Wojskowego, jakie są jeszcze? Matematyczny. Właśnie informatyczny, gdzie z elementami tej robotyki, prawniczy, humanistyczny, dziennikarski. Ale oprócz tego bardzo dużo zajęć takich dodatkowych, bo widzę, że oni ciągle gdzieś jeżdżą, zwiedzają albo kontaktują się w tej dobie cyfrowej z ludźmi na całym świecie. Macie podpisane umowy z innymi szkołami, tak? Nie. Nie macie? Ale jeździcie do Gruzji, was widziałam zdjęcia chyba z Niemiec, nie, to z Ukrainy. Sprzed czasów pandemii, tak, to był projekt taki wymiany międzynarodowe. A jak sobie szkoła poradziła w okresie pandemii? Bo to jest bardzo trudny moment dla rodziców, dla dzieci, nauczanie zdalne. Udało się? Myślę, że się udało. Myślę, że się udało. Początki były trudne. Ale przebrnęliśmy przez to najgorsze i w tej chwili już funkcjonujemy, myślę, że dobrze. Teraz jest okres matur. Są maturzyści w szkole? No przychodzą na konsultacje, ale obecnie ich nie ma. No tak, ale jest klasa maturalna i trzymamy mocno za nich kciuki, bo tak. Cały maj to są różnego rodzaju egzaminy. W jaki sposób wyglądało przygotowanie właśnie ich w tym procesie zdalnym? Bo to był trudny moment. To dla nich jeden z najważniejszych egzaminów w życiu, więc i stresujący, i ogrom wiedzy do nauczania. A jak zajęcia z maturzystami wyglądają w szkole? No, my prowadzimy konsultacje, tak? Uczniowie przyjeżdżają do szkoły raz w tygodniu na konsultacje ze wszystkich przedmiotów.
Jeżeli tego potrzebują, to również organizujemy im jeszcze dodatkowo jakieś zajęcia. Cały czas online pracują. Bo sama szkoła, już mamy nadzieję, że od września wróci normalnie do funkcjonowania. Macie uczniów z całego regionu, a to nie jest proste, bo tutaj nie ma autobusów, oni jeszcze nie jeżdżą sami samochodami, rodzicom ciężko ich dowieźć do szkoły. Nie ma akademika, czy tam bursy, czy internatu. Jak sobie radzicie, żeby ktoś z Ulchówka, Tyszowiec, czy Grodysławic mógł dotrzeć do szkoły na godzinę 8? Organizujemy dowozy. Mamy na wyposażeniu dwa busy, które po prostu wspomagają, prawda, ten dowóz uczniów z tych dalszych miejscowości. Ile oni za to płacą? Jak to nic? Ale tak można sobie z każdego miejsca przyjechać? Tak. I przywozicie, a z powrót? Powrót również. Czyli specjalne busy codziennie rano wszystkich uczniów, tych, którzy są oddaleni, mieszkają w innych miejscowościach, zostają przywożeni do szkoły. Tak, myślę, że nasz bus jest tutaj widoczny cały czas. A ostatnio też ciekawa kampania, bo wasz bus słychać w różnych miejscowościach. Tak. Widać go i słychać. Jeśli usłyszycie taki dżingiel, który jedzie i woła uwaga, uwaga, to nie jest wprowadzanie stanu epidemii, to jest bus LO Łaszczów, który zachęca was, wasze dzieci do tego, żeby dołączyć w szeregi uczniów szkoły. Szkoła nie jest ani za duża, ani za mała. Ilu tutaj uczniów w tej chwili macie? W tej chwili mamy 78. I w tym roku odpala jedna klasa? Dwie? Mamy nadzieję na dwie, jak się uda więcej. Więc liczymy na was, bo wielkim plusem tej szkoły, szczególnie w okresie pandemii, popatrzcie, jest to, że ona jest blisko. Że nie musicie dzieci wozić do Zamościa, Tomaszowa, do szkoły w Łaszczowie zawsze można zawitać, a jak nie, to was przywiozę. Tak jest. Więc elo Łaszczowie, zachęcamy, szczególnie jak się ma taką miłą panią dyrektor, to myślę, że warto. To jest przykład tego, że szkoły mogą zmieniać się w dobrym kierunku i wyprzedzać nawet system edukacji, to wszystko, co się dzieje, nadążać za czasami i uczyć was, wasze dzieci w kierunkach, które są ważne i potrzebne w tej chwili. Tak wygląda elo Łaszczowie. Dziękuję.